Dzień dobry Państwu, 24 września 2022 roku. Siódma kolejka piątej ligi naszej klasy i mecz Warta Śrem GKS Rychtal. Pierwsze takie wydarzenie, gdzie decydujemy się transmitować z naszego boiska, gdyż dostaliśmy od Państwa liczne tutaj prośby o to, żeby właśnie do takiej transmisji doszło. Także nagrywamy, będzie mecz jak zwykle do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Ciekawy przeciwnik GKS Rychtal. Dzisiaj pamiętamy nasze potyczki w zeszłym sezonie z nimi. Najpierw zwycięstwo w Rychtalu 2-1 i potem remis 1-1 tutaj na naszym terenie. Jeśli chodzi o tabelę, to w tym momencie Warta Śrem na miejscu numer 5, a nasz dzisiejszy przeciwnik na miejscu numer 9. Zanim zaczniemy te arcyciekawe widowisko, mam nadzieję, chciałbym przedstawić Państwu składy, z jakich dzisiaj zaczną oba zespoły. Najpierw oczywiście zespół gości w bramce, kapitan zespołu numer 91 Rozmus Damian, dalej z numerem 5 Śmiatacz Łukasz, z numerem 7 Kulczycki Bartek, z numerem 8 Grochowski Michał, z numerem 9 Janeczek Adrian, z numerem 11 Kostrzewa Miłosz, z numerem 13 Maryniak Damian, z numerem 17 Mędek Marcin, z numerem 20 Czech Wojtek, numer 22 Rojek Jan i numer 2 Gendecki Fabian. No i warciarze. W bramce także kapitan Dominik Sobel z numerem 3, Krzysztof Chwaliszewski z numerem 28, Dominik Woroch z numerem 7, Forszpaniak Dawid. Z dziesiątką dzisiaj zagra Kamil Szymandera, z numerem 11, Patryk Słomczyński, z numerem 13, Koperski Adam, z numerem 21, Dybin Władysław, z numerem 27, Orest Slobodan, z numerem 5, Marcin Popiół i z numerem 99, Janicki Kacper. I widzimy już zawodników zameldowujących się na murawie. Klasyczny już od paru ładnych spotkań eskorta, szpaler, można to powiedzieć, w wykonaniu naszych młodych warciarzy, naszych zawodników Akademii Piłkarskiej Młoda Warta. Białe koszulki, niebieskie spodenki i białe skarpety piłkarskie. To zespół gospodarzy Warty Śrem. Pomarańczowe bluzki, czarne spodenki i pomarańczowe getry. Zespół gości. Brawa teraz dla zawodników. Mamy tutaj naprawdę sporą grupkę kibiców na trybunach. Myślę, że około 100, może nawet 120 osób się tutaj dzisiaj zebrało w Parku Śremskim. Liderem naszej grupy cały czas Ostrowia Ostrów, która tylko w meczu z nami musiała uznać wyższość przeciwnika, a tak 5 zwycięstw, co daje jej pewne liderowanie i 5 punktów przewagi nad drugim zespołem z Orła Mroczyń, z którym spotkamy się za tydzień. Jeśli chodzi o Wartę, to miejsce numer 5, 2 zwycięstwa, 3 remisy i 1 porażka. Natomiast nasz dzisiejszy przeciwnik GKS Rychtal, miejsce numer 9, 2 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki. Widzimy już zawodników na boisku. Widzę jedną zmianę w stosunku do pierwszego zestawienia desygnowanego. Z numerem 23 Rybczyński Aleksander na boisku. Zaraz postaram się ustalić, kogo brakuje. No i rozpoczęli. Janicki do tyłu, do Worocha.
Raz jeszcze Janicki, pokazuje się ryba. Janicki jednak wybiera Szymanderę w środku. Dobrze tam popiół, zrobił ruch, nie dostał jednak piłki, ta powędrowała szerzej. Do Dybina, ten ze spokojem do tyłu, do Worocha. Janicki. Jest tutaj Koperski, pokazał się Rybczyński. Z powrotem do Janickiego, ten z wykorzystaniem Dominika Sobela. Skacze ta piłka, więc widać, że ta murawa dzisiaj, mimo że z daleka wygląda całkiem to jednak dość nierówno. Dobrze, teraz Dawid Forszpaniak traci jednak piłkę w środku pola na rzecz gości. I teraz to oni spokojnie od tyłu. Gandecki. Grają goście. Woroch teraz przytomnie, jest Dybin. Dobrze popiół teraz tutaj do Szymandery. Szymandera ma więcej miejsca. Jest tutaj na skrzydle Orest Slobodian. Slobodian ma tutaj miejsce. Czy wejdzie w jeden pojedynek 1 na 1? Nie decyduje się na dośrodkowanie. Nie było tam jednak nikogo na tym 11 metrze, a to w tamto miejsce Orest zdecydował się posłać piłkę. Dobrze teraz Koperski ze zwodem. Ależ teraz niedokładnie, szkoda, bo był tam Kamil Szymandera i czekał na tą piłkę. Dobrze Slobodian jeszcze tutaj próbuje ogrywać swojego zawodnika i od autu za chwilę parciarze. Koperski już pokazał się popiół. Koperski, jeszcze walczy tam Adam, gramy cały czas Adam Koperski przy piłce, teraz jednak stracił tą piłkę na rzecz Rojka i już daleko wyeksponowana ta piłka. Dobrze tutaj Janicki o klatkę piersiową przeciwnika i od autu warciarze. Teraz jeszcze Adam Koperski będzie tym, który rozpocznie Forszpaniak. Granie do Slobodana, niedokładnie jednak dzisiaj to Dawid Forszpaniak naszą dziewiątką, nie ma Bartka Skrzypczaka, cały tydzień nie trenował, chorował, no i w związku z tym dzisiaj radzimy sobie tylko z jednym napastnikiem, właśnie Dawidem Forszpaniakiem. Już grają goście, teraz Janicki, daje grać sędzia Szymandera, już dwójka widzimy zawodników, faulowany teraz Kamil Szymandera przez Kostrzewę i za chwilę od rzutu wolnego rozpoczną warciarze. Jeszcze tam jakieś dyskusje z sędzią, jeszcze domagają się faulu wcześniej Janickiego, natomiast grać mówi Patryk Słomczyński, jest tym zawodnikiem, który nie zameldował się na boisku, mimo że był desygnowany do pierwszej jedenastki i to właśnie za niego Olek Rybarczyk. Za daleko teraz do Władysława Dybina i od autu za chwilę goście. Dobrze cofnął tam Dybin, jeszcze dobrze Szymandera w tym wszystkim. Gramy, ależ ta piłka teraz spłacza przyczyna wszystkim. Jeszcze Dybin, Szymandera, szeroko tutaj Orest. Czy zdecyduje się Kamil na uderzenie? Nie miał chyba na tyle miejsca i może odwagi, żeby zdecydować się pokusić o to uderzenie. Janicki do tyłu, do Worocha. Ten z powrotem do Janickiego, dużo miejsca ma Kacper tutaj, zdecyduje się pewnie podciągnąć, tak, dobrze teraz tutaj, troszkę niedokładnie, Koperski, no i od autu za chwilę rozpoczną gospodarze, a konkretnie Gandecki, Fabian. Łapali tutaj już nasi zawodnicy, swoich rywali. Daleko teraz Koperski tutaj przytomnie w tym wszystkim. Jeszcze na uwolnienie można rzec, ale tu trzeba uważać. Niepewnie trochę Worok. Janicki natomiast dobrze utrzymuje piłkę w boisku. Jeszcze ona się utrzymuje w boisku. Jeszcze walczymy. Ładnie tutaj Kamil Szymandera w parterze, ależ teraz pięknie ograł dwójkę. Marcin Popiół, to on teraz musi się utrzymać przy piłce i to też właśnie czyni. Do tyłu, do Worocha. Jest Rybarczyk, pokazał się do gry. Szymandera, tak, utrzymuje się Kamil teraz przy piłce. Nękany tam trochę przez Czecha, natomiast poradził sobie ostatecznie ze swoim przeciwnikiem, Sobel. Daleko. Tam Faliszewski wygrywa głowę. Krzysztof Faliszewski do Dybina, czy przejmie, powalczy tam raz? Nie udało się i już daleko do przodu rozmów. Worok.
do Chwaliszewskiego, Chwaliszewski niedokładnie tam do Dybina, przejmują piłkę goście, to oni teraz próbują, ale ładnie, ładnie w tym wszystkim połapał się Krzysztof Chwaliszewski i to on przechwycił futbolówkę. Ale teraz trzeba uważać, nie ma tam spalonego, prawą stroną atakują gospodarze, jest dośrodkowanie, dobry blok w wykonaniu Krzysztofa Chwaliszewskiego i pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu dla drużyny gości. Już wędrują, rośli zawodnicy tutaj dzisiejszego naszego rywala, przede wszystkim Czech, przede wszystkim Kostrzewa, chłopaki grubo ponad 1,90 m, to oni będą dzisiaj groźnie na pewno zajchować tutaj w naszym polu karnym. Jest już dośrodkowanie, dochodząca piłka, tak, przytomniej w tym wszystkim Janicki. Trzeba teraz wyjść, trzeba próbować złapać gdzieś tam na spalonego. Tak też czynią nasi zawodnicy i dobrze pewnie Dominik Sobel, już Koperski. Już szybko tutaj tą prawą stroną jest Orest, Koperski decyduje się do Popioła. Jedno kółeczko Marcina, bardzo dobrze utrzymujemy się przy piłce. Do Worocha, Woroch czy tam pójdzie lewą stroną? Nie, zdecyduje się chyba tak, Kamil Szymandera. Z powrotem jednak do Worocha, długo, długie teraz zagranie. Przejdzie ta piłka do Koperskiego, tak jest Adam Koperski przy piłce, ma trochę więcej miejsca, zdecydował się do Oresta na cofnięcie piłki, Popiół, Szymandera, dobra teraz centra, troszkę za głęboko, a może troszkę za późno, Vlad ruszył do tego podania, ostatecznie piłka w lękach Rozmusa. Już grają gospodarze tą prawą stroną znów, ruszył tam jak z armaty Kostrzewa, tam wyfrunął, żeby tylko nie było faulu, wykłada na jedenastkę, nie trafia tu na szczęście w piłkę jeden z zawodników Ryksala. Grać projekt. Koperski trzeba to wyczyścić, tak też czyni Koperski. Walczy tutaj w Szpaniak. Jeszcze próbujemy tutaj popatrzeć. Przy domu jednak Gandecki. Dobrze, Janicki. Boro. Gandecki. Miatak, to on jest tym prawym środkowym stoperem. Teraz do boku znów Kostrzewa. Aktywnie tam ta prawa strona funkcjonuje. Fabian Gandecki. Przełożenie na lewą nogę, strzał, ależ było niebezpiecznie. Wydawało się, że nie będzie groźny, bo daleko był Kostrzewa od bramki. Tymczasem takie kąśliwe uderzenie lewą nogą. Jeszcze jakiś rykoszet chyba od kogoś się ta piłka odbiła i naprawdę mija w niewielkiej odległości z prawy słupek bramki Dominika Sobela. Dominik Sobel. Drugi rzut rożny dla zespołu naszego dzisiejszego rywala. Dominik Woro, siódemka Dawid Forszpania. Z dziesiątką Kamil Szymandera, który tam zawodnicy GKS-u Grochowski i Rojek, oni próbują tutaj coś rozegrać, jest tam Warty, zdobywając Orest w tym okresie 38 bramek. No i zaznaczę, że w 94 uratował nam chyba daleko, remis, tak, dośrodkowanie Janicki po raz kolejny czyści tą piłkę. Piłka na środku. Ależ teraz sytuacja dla gości, ale ostatecznie spalony i już rozpoczął Sobel, już do Chwaliszewskiego. Chwaliszewski jest tam na lewej stronie szeroko w lat. Decyduje się do Szymandery na zagranie. Dobrze, teraz Szymandera nie zrozumienie z Forszpaniakiem i nie poszedł za tą piłką Dawid Forszpaniak. 23 Aleksander Ryparczyk. Z 13 Adam Koperski. Z numerem 21. Słyszymy teraz w tle składy, przedstawia nasz śmiertel, tutaj działacz, sympatyk i wielki fan Czesiu Śniedzielski. Pozdrawiamy z tej strony, panie Czesławie. Gramy. Jego daleko teraz, ale znów tą prawą stroną, znów to trzeba był tym, który próbował uruchamiać się tam tą prawą stroną i znów mogło być groźnie. Dobrze, że mamy tam Krzysztofa Chwaliszewskiego na tej lewej stronie w obronie, bo wiemy, że to w tej chwili chyba nasz najbardziej doświadczony, a zarazem chyba najrówniej grający zawodnik. Dobrze, teraz pokazał się tutaj Rybarczyk. Ładnie tutaj Forszpaniak ze zwodem minął swojego przeciwnika, faulowany. I odrzutu wolnego za chwilę Warciarze. Jeszcze sędzia woła tam jednego z zawodników Ryktalu.
bo wiemy, że to był taktyczny faul i nawet kartką mogło się to skończyć. Jeszcze coś ma do powiedzenia. Krótka pogawędka jeszcze. I odrzutu wolnego pośredniego za chwilę warciarze. Kamil Szymandera jest tym, który tą futbolówkę teraz ustawia. Doszedł już tam Dominik Woroch, a więc któryś z nich, jeśli Kamil, to prawa noga, natomiast jeśli Dominik, to dośrodkowanie lewą nogą. Szeroko tu Orest Slobodian, jest przed polem karnym Janicki, jest Popiół, jest Forszpaniak. Kamil Szymandera to chyba on, tak, mięciutko tutaj na dalszy słupek, za głęboko trochę przed Slobodian, ale jeszcze Marcin Popiół teraz troszkę za krótko. Na szczęście na aut tylko Gandecki. Koperski. Pokazuje się ryba, pokazuje się Popiół. Do Rybarczyka. Ten niedokładnie oddaje do Koperskiego i niestety tracimy tą futbolówkę. 14 minuta spotkania. Warta Śrem, DKS Rychtal cały czas bez goli tutaj na stadionie w Śremie. Gandecki. Pokazał się tutaj dobrze Czech, daleko teraz do Kostrzewy, do środka strzep prawo skrzydłowy teraz Rychtala. Na szczęście nic z tej akcji nie wyszło. Rybarczyk, on teraz naciskany przez Janeczka. Woroch, daleko do nikogo, jednak szkoda, bo tracimy tą piłkę i będzie trzeba znów gonić, żeby ją odzyskać. Trzeba uważać, bo ta piłka dostała takiego stopa jakby i tutaj pamiętamy, jak to się skończyło przed tygodniem w Krotoszynie. Dobrze, teraz Dawid Forszpaniak obrócił się, jest Orest Slobodian. Slobodian to on teraz jeden na jeden zostawiony z obrońcą, nie decyduje się jednak wejść ten pojedynek. Kamil Szymandera, dobre zagranie, odegranie teraz Popioła, takie troszkę showmanowskie, ale mogło naprawdę wyjść tutaj. Cały czas przed piłkę się utrzymujemy Slobodian. No szkoda, że nie decyduje się Orest na ten pojedynek. Jakiś taki, jak to skrzydłowy powinien czynić, czyli akcję 1 na 1. Szymandera do Koperskiego. Pokazuje się tam Forszpaniak. Koperski jeszcze do Slobodana. Zmieszał się w to wszystko Gandecki. I za chwilę raz jeszcze od autu warciarze. Gramy Szymandera, Popiół, jeszcze ta prostopadła piłka, jest tutaj Forszpaniak, strzela, dobrze Dawid Forszpaniak i będziemy mieć za chwilę pierwszy rzut rożny dla warciarzy. No ucierpiał tam jeden z zawodników gospodarzy, a w międzyczasie za dyskusję żółtą kartką ukarany jeden z zawodników gości. Dominik Woroch jest tym, który zmierza do narożnika, to on za chwilę będzie wykonawcą tego rzutu rożnego. Pierwsza żółta karta dzisiejszej spotkania dla zawodnika gościa jest Kostrzewa Miłosz. Miłosz Kostrzewa był tym, który otrzymał żółty kartonik. Woroch jest dobre dośrodkowanie tam na 11 metr. Teraz Kamil Szymandera jest przed polem karnym. Trochę chyba za długo to dbało wszystko, to złożenie się Kamila do tego uderzenia. A tak trzeba wracać. Dobrze czynił to Dominik Woroch, zmuszając tutaj Janeczka do niedokładnego zagrania i od autu warciarze. Janicki ma dużo miejsca, Kacper, dobrze tam Rybarczyk, trochę spowolnił tutaj tą akcję ryba tym zagraniem do tyłu. Chwaliszewski decyduje się jednak raz jeszcze przegrać przez tył. Woroch. Szymandera.
Okazał się popiół. Szymandera dobrze zszedł do środka. Jeszcze prostopadłe zagranie, ale byłby oko w oko teraz Dawid Forspaniak, ale połapali się w tym stoperzy gospodarzy. Trzeba wracać. Dobrze czyni to Slobodian, przechwytując piłkę. Brawo. Teraz trochę niecelne zgranie. Szkoda, bo ładnie odzyskał piłkę Orest Slobodian po tym, po czym za chwilę niedokładnym zagraniem ją stracił i znów trzeba pracować w obronie. Prawa strona, Kostrzewa, to on tam znów się rozpędza, to on prawą nogą dośrodkowuje, ależ teraz mieliśmy chyba sporo szczęścia, bo ta futbolówka tak niefortunnie odbiła się od stopy Kacpra Janickiego, że uderzyła go w rękę i naprawdę było, były podstawy do tego, by podyktować rzut karny, natomiast sędzia wskazuje tylko na jedenastkę, ale jest konsultacja z liniowym. Podniósł chorągiewkę liniowy. Kto wie, czy za chwilę nie będzie zmiany decyzji. Pokazuje liniowy, że powiększył chyba powierzchnię. Problem z ławką. A jednak liniowy nie. Jednak liniowy zwraca uwagę na ławkę rezerwowych zespołu, gości gdzieś tam za dynamicznie, za agresywnie chyba reaguje ławka tutaj gości i żółty kartonik chyba dla kierownika z zespołu, z Rychtala. No i zostało chyba wszystko wyjaśnione i za chwilę możemy grać dalej. 18 minuta spotkania, trzeci rzut rożny dla gości. No miejmy nadzieję, że nie będzie do trzech razy sztuka tutaj. Trzeba uważać, jest tam Kostrzewa w polu karnym, jest Rojek, wysocy zawodnicy zespołu z Rychtala. Jeszcze jakieś dyskusje, jeszcze pan sędzia skrzętnie notuje ten żółty kartonik. No krótka ta ławka rezerwowych gości, bo tylko trzech zawodników, a więc widać, że nie tylko nas tutaj problemy kadrowe nie oszczędzają. Jest gwizdek, jest rzut rożny, jest dośrodkowanie wysoko, wysoko tam na dalszy słupek. Piłka pada tam jak ścięty jeden z zawodników gości, natomiast sędzia zdecydowanym ruchem mówi: wstawaj chłopie, gramy dalej. Koperski. To on pokazuje się Slobodian, jest tutaj popiół, walczy o pozycję i tak też się wydało. Dobrze, jeszcze Marcin w parterze, tak, ładnie tutaj faulowany, brawo, brawo teraz dla naszego młodzieżowca, bo nie dość, że wywalczył tutaj dobrą piłkę, to jeszcze potem umiejętnie się zastawił i sędzia orzekł, że był faulowany. Woro. Daleko tam do Dybina, ma dużo miejsca w lat na tym lewym skrzydle, ścina do środka, chyba będzie decydował się na strzał, tak? Troszkę za wysoko, trochę gdzieś tam podskoczyła mu ta piłka tuż przed uderzeniem, a wiemy, że potrafi Władysław Dybin uderzyć, pamiętamy fenomenalną jego bramkę z Poniesa. Już rozpoczynają goście, rozmus. A teraz jest szansa, Dybin przechwytuje tą piłkę, Dybin będzie strzał, gol! Ależ błąd zespołu gości, niepotrzebne kiwanie tam się w własnym polu karnym dał jeden z zawodników. Władysław Dybin przejmuje tą piłkę i sam pewnym uderzeniem kończy. 19 minuta tego spotkania i Wład Dybin na 1-0. Warta prowadzi, wjecha jest Rychtal, 1-0. Ależ teraz wściekli zawodnicy z Rychtala na swojego kolegę z linii defensywnej, bo praktycznie z niczego ta bramka. Brawo warciarze, brawo za przytomność, Władysław Dybin. Drugi gol w sezonie. Krzysztof Waliszewski teraz nerwowo. Worok do Sobera, ależ teraz było, ależ... Mogliśmy w tej chwili wrócić z dalekiej podróży, bo nerwowo Worok z Sobelem teraz pograli. Koniec końców szczęśliwie ta piłka opuszcza boisko, a niewiele brakło, a mogła wędrować do naszej bramki. No, trzeba uważać, bo to, że dostaliśmy prezent od zawodników z Rychtala, to nie znaczy, że za chwilę musimy im ten prezent oddać. Dominik Sobel za chwilę
wygania swoich zawodników gdzieś tam na drugą połowę, gdzieś tu po prawej, bliżej nas, bo wiadomo, tu pójdzie to zagranie. Tak też Dawid Forszpaniak przedłuża tą piłkę do Dybina. Gandecki do Rozmusa, Rozmus daleko, daleko. Koperski ma czas, ma miejsce, dobrze do Rybarczyka. Rybarczyk do Worocha, Woroch do Popioła, Popioł ładnie chciał przepuścić, dobrze. Jeszcze walczyliśmy, Kamil Szymandera, teraz do Kwaliszewskiego. Kwaliszewski otwarta, tamta lewa strona, jest w środku Forszpaniak, zamyka wszystko. Slobodian, Kwaliszewski wycofuje przed pole karne, ależ trochę spóźniony chyba o jeden krok. Popiół, a szkoda, bo miałby, ale teraz jeszcze tutaj Slobodian wyciąga tą piłkę. Dobrze wykłada tam na 11 metr Popiołowi, a ten trochę za wysoko, chyba za bardzo trochę podszedł pod piłkę. Marcin Popiół, albo wskoczyła mu ta futbolówka to tuż przed uderzeniem, w efekcie czego powędrowała nad bramką. Ale ładnie, znów stwarzamy sytuację i jesteśmy bliscy podwyższenia wyniku. Grają znów tą prawą stroną, Kulczycki, Bartek, to on teraz traci jednak piłkę, Dybin do Forszpaniaka, dobrze przejmuje Forszpaniak, jest Popiół, ma więcej miejsca Marcin, decyduje się zaprosić do gry Koperskiego, Adam Koperski puścił teraz tą piłkę Slobodian, trochę się nie zrozumieli z Koperem, ale jeszcze Adam powalczy, tak też się dzieje, no i gramy, jeszcze tutaj chyba nie wyciągnęli wniosków z tej straty bramki, bo uparcie próbują kiwać przed swoim polem karnym. Janicki teraz, ależ spokojem wykazał się nasz defender. Ryba, dobrze do Szymandery, ma więcej miejsca Szymandera, Dybin, szkoda, że do tyłu, bo był tam Popiół z przodu, ładnie teraz Szymandera z Rybą sobie pograli, czy Dawid Forszpaniak dojdzie do tej piłki, nie, szybszy Damian Rozmus. Woroch, nerwowo w górę, ale jest tam Kwaliszewski, jest Szymandera. Dobrze, pokazuje się tutaj Slobodian na tej stronie. Musi teraz Marcin tutaj wrócić, musi powalczyć. Prostopadłe zagranie tutaj z Czech, Wojtek Czech, on jest na tej stronie. Ależ ograł teraz Janickiego szczęśliwie, ale zasekurował już stoper siebie i znów wychodzimy obronną ręką. Szymandera, druga strona otwarta, Dybin. Znów trochę za plecy, znów trochę spowalniamy tą akcję niepotrzebnie. Popiół. Więcej miejsca ma Marcin, decyduje się na oskrzydlenie tej akcji. Ładne, dobre dośrodkowanie tutaj by się przydało teraz w pole karne. Dobrze do Forszpaniaka, sam tam tylko Dawid, ale jeszcze utrzymuje się przy piłce. Jeszcze do Slobodana, ten do Szymandery. Szymandera, czy decyduje się tam prostopadle? Nie, traci piłkę Kamil, teraz trzeba uważać, bo więcej naszych zawodników zaangażowało się w tą akcję ofensywną i trzeba wrócić po tej prostej stracie Kamila. Dobrze już warciarze, odbudowaliśmy swoje szeregi obronne, opóźniając to zagrożenie. Gandecki. Dobrze, Slobodian przechwytuje tą piłkę, ale jeszcze utrzymują się goście, Rojek. Trzeba do boku, ładnie tutaj złamał. Mędek, jest niebezpiecznie. Czysto w piłkę Dominik Woroch. Które to już nurkowanie z rzędu zawodników, gości. Tym razem naprawdę dobra interwencja naszego stopera. Dybin zamienił się teraz pozycjami z Chwaliszewskim. Szymandera do boku, Janicki. Rybarczyk do Szymandery, już tam atakowany Kamil, jeszcze raz piłka u Szymandery ze spokojem do Janickiego i budujemy tę akcję lewą stroną, Woroch. Szymandera, chyba najwięcej kontaktów z piłką, Kamil Szymandera w tej 26 minucie spotkania. Daleko teraz do Slobodana, ubiega tutaj Koperski, czy połapie się w tym Slobodan? Chciał ładnie piętko, nie wyszło jednak, pany ewidentnie tutaj Slobodan. Dobrze teraz Janicki, przydałoby się jeszcze, tak, ładnie do Popioła, ale chciał ładnie tutaj z Forszpaniakiem pograć Marcin Popioł i aż niestety połapali się w tym stoperzy zespołu z Rychtala. Zobaczmy.
Niezrozumiałe teraz bardzo zachowanie zawodnika gości. Wykopnął tą piłkę gdzieś tam w las. No nie wiem, to jak dla mnie to żółty kartonik powinien być. Natomiast jeszcze pogawędka od głównego arbitra Szymandera. Otwarta tutaj ta prawa strona, przydałoby się zagrać do Koperskiego. Janicki jednak bezpiecznie przez Rybarczyka, ten do Popioła. Popioł dobrze utrzymuje się w piłce w środku. Rybarczyk. Spokojnie budujemy tą akcję. Olej Grybarczyk, on ma teraz więcej miejsca, ale trochę mało ruchu z przodu naszych zawodników i decyduje się jeszcze raz na przegranie z defensorami. Dobrze, teraz pokazał się Dybin, ma więcej miejsca, dobrze, prostopadle do Fajszewskiego, rozpędzony Krzysztof Fajszewski, jest już w polu karnym gości, Krzysztof Fajszewski wyłożenie, jest Marcin, tutaj zgrywa jeszcze do Forszpaniaka, Forszpaniak, ależ ta piłka kozłowała przed Rozmusem i musiał ratować się wybiciem na rzut rożny. Dobrze tutaj pograł, popił sobie z Forszpaniakiem, mógł chyba uderzać, ale widział lepiej ustawionego napastnika Barciarzy. Dominik Woroch, to on jest wykonawcą tych rzutów rożnych po prawej stronie. Lewa noga, będzie więc dochodząca piłka do bramki Rozmusa. Woroch, dobre dośrodkowanie, a minął się tam Janicki z piłką. Idź! Slobodana. Wracamy do transmisji po małych tutaj problemach. Dosłonimy do wola! Woroch. Małe problemy tutaj ze statywem sprawiły, że na chwilę przerwała się transmisja, teraz Dybin, ależ teraz Forszpaniak trochę tyłem nie zorientował się w tym wszystkim. Rybarczyk przechwytuje i z powrotem raz jeszcze do Worocha, Szymandera. Janicki do Worocha. Woroch dobrze tam pokazał się, Chwaliszewski, połapali się jednak w tym stoperzy gospoda gości. A
zrozumiał się teraz. Kostrzewa bodajże z Kulczyckim i za chwilę od bramki rozpocznie Dominik Sobel. Już grają, Janicki. Pół godziny gry za nami. Cały czas po golu Władysława Gwina prowadzimy z GKS Rychtal i 1-0. Szymandera. Ruszył tam Chwaliszewski lewą stroną, nie dostrzegł chyba tego Szmandera, ale dobrze teraz Dybin jest, Forszpaniak jest w polu karnym już, ale nie miał za bardzo z kim, do boku do Szymandery, ten do Rybczyńskiego. Obronną ręką wychodzą tutaj gospodarze, Gandecki. Już prawa strona, próbują tam atakować, Kostrzewa, faulowany teraz Popiół i od... nie, tutaj chyba rękę odgwizdał sędzia w wykonaniu naszego młodzieżowca, źle chyba upadł Marcin tam i teraz widzimy, potrzebna jest pomoc medyczna. Kuleje Marcina, więc już się baliśmy, że to problem z ręką, bo jakoś upadł tak nieszczęśliwie. Miejmy nadzieję, że lada moment będzie mógł wejść na bramę. Grają gospodarze. Maryniak ze swoim kolegą. Teraz pokazał się Janeczek. Janeczek raz jeszcze do Maryniaka. Szeroko tutaj ustawiony Gandecki. Zgrywa z pierwszej piłki, jednak najprzytomniej w tym wszystkim Koperski. Wysoko, wysoko do przodu. Jeszcze trzeba tutaj powalczyć, bo jakby odpuściliśmy teraz ten środek pola. Dobrze teraz Janicki tam powstrzymuje napastnika gospodarzy. Teraz Janicki do boku, ładnie tam do Popioła. Ma Marcin sporo miejsca, powinien teraz wyjść jeden na jeden. Musi teraz zdecydować się na strzał Marcin Popioł. Jeszcze do boku, jeszcze jest Orys Slobodian, jeszcze tutaj do Rybarczyka. Ależ teraz, kurczę, szkoda, że ta akcja tylko tak, bo zapowiadało się dużo, dużo więcej. I teraz Koperski niedokładnym dośrodkowaniem tutaj psuje. Tak, fajnie zapowiadającą się akcję. No powinien, zdecydował się Popiół na uderzenie, bo naprawdę miał tam dużo miejsca, dużo czasu, a przecież wiemy, że potrafi dobrze uderzyć z daleka. Rybin. To on teraz dobrze opanował tą piłkę, zgrywa do Forszpaniaka, ten wycofuje. No i teraz właśnie Marcin Popiół. No szkoda, że nie w poprzedniej akcji, natomiast dobrze, że zdecydował się na uderzenie. Szósta minuta tego spotkania. Cały czas 1-0 po golu Wlada Dybina. Grają gospodarze. Daleko teraz jest tutaj Chwaliszewski. Dobrze. Popiół nie trafia w piłkę, natomiast na rękę nastrzelona ta futbolówka i od rzutu wolnego za chwilę warciarze. Już Chwaliszewski ustawił piłkę. Zaraz zdecyduje się pewnie gdzieś tam daleko, daleko. Nie, znalazł tutaj Rybarczyka w środku pola. Oleg Rybarczyk. Nie możemy tutaj stracić tej piłki. Do Janickiego. Janicki do przodu, tam do Slobodana. Jeszcze walczy tutaj Koperski. Wiemy jednak, że brakuje tych centymetrów Adamowi. Dobrze, teraz Marcin Popiół, ależ szkoda, że Adam nie dziubnął tej piłki tak, żeby Marcin mógł wystartować i być oko w oko. A tak, jeszcze jakoś tam pechowo ta piłka chyba od podbrzusza Marcina się odbiła i wiemy, jak to bolesne miejsce dla mężczyzny. Koperski
Już jest głęboko Slobodan, pokazuje się Forszpaniak, do niego zagranie, dobre odegranie do Koperskiego. Koperski przed pole karne, jest tutaj Rybarczyk, szeroko chwali Szewski, za chwilę pewnie pójdzie do niego zagranie. Nie, źle przyjął tą futbolówkę Rybarczyk i musiał się ratować zagraniem do tyłu, do Dominika Worocha. Prostopadle teraz znów skoczyła ta piłka, tym razem przed Dawidem Forszpaniakiem i ostatecznie łupem pada Damiana Rozmusa. Daleko teraz golkiper gości. Tutaj Janicki musi tą piłkę przejąć, ależ źle to zagrał. Trzeba tutaj wracać. Wpuszczony w bój tutaj lewą stroną Czech. Wojtek Czech. Jest już Koperski. Wojtek Czech jednak dośrodkowuje. I pewnie Woroch na spółę z Chwaliszewskim. Szymandera. Już tutaj aktywnie ta prawa strona, jest Rybarczyk, do Popioła, Popiół do Szymandery. Teraz Koperski tutaj szeroko, przydałoby się tutaj dośrodkować. Jeszcze Koperski decyduje się tutaj na zagranie, źle jednak Adam Koperski. Trochę tak bez głowy jakby obaj zawodnicy dzisiaj na tej prawej stronie. Zdecydowanie brakuje zrozumienia tutaj na linii Orest Slobodian, Adam Koperski. Trzeba bronić, bo tam lewą stroną już ruszają goście. Kostrzewa, Miłosz Kostrzewa, lewa noga, dośrodkowanie. Janicki teraz nie trafia w piłkę. Koperski jest na szczęście tam, gdzie być powinien. Czy dojdzie Orys? Tak, doszedł do tyłu, do Koperskiego. Ładnie teraz zostawił się Adam, ma więcej miejsca. Decyduje się na zagranie, ale znów ta piłka za plecy Popioła i znów Marcin musi wracać i ją opanowywać. A szkoda, bo wystarczyło jakby zagrać futbolówkę do przodu i ta akcja naturalnym pędem posuwałaby się. Niedokładnie teraz Janicki, na szczęście ratuje sytuację Popioł. Szymandera do tyłu, do Worocha, trochę niepotrzebnego nerwogrania tutaj takiego w środku. Woroch do Janickiego. Grają sobie tutaj z tyłu nasi stoperzy, Szymandera, Janicki, pokazał się Rybarczyk, nie dostał jednak piłki, teraz dopiero od Szymandery, jeszcze raz do Janickiego, no trzeba uważać, bo tu coraz głębiej wychodzą, dobrze teraz Forszpaniak, nie porozumienie jednak z Szymanderą, no i oddał tu za chwilę warciarze. 40 minuta spotkania właśnie dobiega końca. Cały czas 1-0 prowadzi Śremska Warta po golu Władysława Dybina. Koperski z autu. Pokazał się Szymandera, pokazał się tam Popiół, jednak do Szymandery Koperski. Faulowany teraz Adam Koperski przez Wojciecha Czecha i odrzutu wolnego warciarze Szymandera. W środku jest Woroch, jest Rybarczyk. Woroch teraz powinien tam rzucić tą piłkę dokładnie. I tak też się dzieje do Slobodana. Orest do Koperskiego. Adam Koperski ma teraz więcej miejsca. Będzie szansa na dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie, ale przeciągnięte zupełnie do nikogo. Nie ma dzisiaj Bartka Skrzypczaka. Wiemy, że takie piłki to jedynie chyba Barosz może kończyć. Chwaliszewski tymczasem. Upadł tam Orest Slobodan, ale nic nie było. Rybarczyk walczy tutaj, trzeba to spowolnić. Kulczycki ma tutaj dużo miejsca, daleko do Kostrzewy, asekuruje bardzo ładnie tutaj Dominik Woroch na spółę z Janickim i piłka w rękach Sobela. Już do boku, już Chwaliszewski, lewa strona, zdecydował się oddać piłkę Worochowi. Woroch do Rybarczyka, Rybarczyk. Mało ruchu teraz z przodu do Koperskiego, ten najprawdopodobniej do Janickiego, tak też się dzieje. Bronią się teraz całym zespołem na własnej połowie zawodnicy gości. Woroch mięciutko tam na Rybarczyka, ależ teraz źle zgranie, jest Orest Slobodian. Do boku jest tutaj Adam Koperski, no przydałoby się, żeby ależ tutaj próbował z wolem minąć Adam Koperski. Jednak ta futbolówka ostatecznie nie posłuchała go tak, jakby sobie tego zażyczył i od rzutu z autu zespół z Rychtala, Gandecki już do Mentaka, ten daleko, daleko. Dobrze tutaj Dybin zszedł do środka, przejął tą futbolówkę. Władysław Dybin, klepka taka z Szymandery, nie z Szymandery, tylko z Forszpaniakiem. Jeszcze Koper, jeszcze Slobodian, jeszcze ma szansę dośrodkować. To też czyni, ależ teraz z głowy dosłownie Popioła zdjęto.
tą piłkę, a szkoda, bo dobrze tam się składał do tego uderzenia teraz, dobrze Marcin wyszedł, zgranie, Rybarczyk jest tam na lewym skrzydle, jeszcze gramy, jeszcze Rybarczyk, jeszcze zgrywał tam Dybin do boku, teraz ładnie, przytomnie do Koperskiego, ten pewnie do Slobodana, czy zdecyduje się na pojedynek indywidualny oraz Slobodan, nie zdecydował się i jeszcze faulował tutaj w tym narożniku pola. No i od rzutu wolnego za chwilę goście. Brakuje takiej chyba odwagi tutaj naszym skrzydłowym. O tyle, ile Władysław Dybin z tej lewej strony potrafi ruszyć, to Orest Slobodan tutaj ewidentnie jakby tej przebojowości mu trochę brakowało. Dobrze, teraz utrzymujemy się przy piłce. Rybarczyk do tyłu, do Koperskiego nie możemy stracić. Faulowany Adam Koperski przytomnie jeszcze nakrył tą piłkę ciałem, tak żeby nic z tego nie było. Rybarczyk do Szymandery, ale znów to takie trochę niedokładne, takie trochę do tyłu, niechlujne mówiąc brzydko. I znów zamiast pchać tą akcję do przodu, musimy od nowa budować, a już znów całym zespołem. Cofnięci goście. Janicki do Szymandery, ma więcej miejsca Kamil. Daleko teraz, tam do Dybina, trochę za daleko. I od autu goście. Dobiega końca ta pierwsza część spotkania. Przypomnę, 1-0 po indywidualnej akcji Władysława Dybina, po przechwycie i błędzie obrońcy z Rychtala. Natomiast mamy więcej z gry, mamy więcej okazji, jednak troszkę cały czas niedokładnie, troszkę cały czas nerwowo w tych najważniejszych momentach, gdzie trzeba tą piłkę dograć do kolegi. Teraz Janicki, dobrze, że jest tutaj Koperski z wykorzystaniem Sobela. Trzeba uważać, skacze ta futbolówka, widzimy jak nierówna tutaj nawierzchnia w Śremie. Gandecki, głowa, powalczy Koperski. Trafia w piłkę, cofnął teraz nogę Szymandera, utrzymują się goście, dobrze na spółę Slobodan z Koperskim od autu, za chwilę Gandecki. Już pokazał się Kostrzewa, już z powrotem do Gandeckiego, teraz bliski był Forszpaniak przejęcia tej piłki. Dobrze, teraz tam popiół na spółę z Szymanderą, odzyskujemy piłkę, Faliszewski. Barczyka, ten do Szymandery, a ten do Janickiego, jak po sznurku teraz szła ta futbolówka, no i brawo, brawo, bo widzimy co daje zagranie z pierwszej piłki, co daje przyspieszenia akcji. Janicki do Worocha. Szymandera do Janickiego. Dobre fragmenty pierwszej części. Dobrze, utrzymujemy się przy piłce. Rybarczyk, szkoda, ładny miał pomysł Oleg Rybarczyk na zagranie tutaj do Slobodana. Teraz trzeba to zgrać, a niepotrzebnie teraz tutaj indywidualnie próbował rozwiązać to Oleg Rybarczyk i dobrze, że goście też pogubili się w tym zagraniu. Woroch. Dobrze kierunkowo przyjmuje tutaj Dominik Woroch, zdobywając jednocześnie przestrzeń. Daleko, daleko. Trochę za płasko teraz do Forszpaniaka i nic z tej akcji. Dobrze, Janicki. Może teraz Kacper podłączy się do tej akcji, nie? Teraz Rybarczyk. Popiół pominięty. Do Dybina chciał bezpośrednio Oleg Rybarczyk, natomiast nie wyszło nic z tej akcji. Jeszcze Dybin z Faliszewskim. Ścina do środka, Vlad Dybin zdecyduje się. Tutaj ładnie znalazł Forszpaniaka, szkoda. Odskoczyła mu ta piłka, złe przyjęcie, a przecież byłby w doskonałej sytuacji Dawid Forszpaniak, gdyby lepiej przyjął tą futbolówkę. Boro. Mandera, Dybin, jest tam po boku Faliszewski, faulowany Władysław Dybin, z powolnego warciarze. Mandera. Do Janickiego. Pokazał się tutaj Slobodan, Janicki, dobrze popiół, znów jakaś piętka
chyba trochę za dużo tych piętek, lepiej chyba przyjąć i dokładnie to rozegrać. Mandera teraz do Popioła, ten do tyłu, krótko, ale tracimy tą futbolówkę teraz po błędzie Dominika Worocha. Czy grają gospodarze Kostrzewa? Do boku, do prawej strony, musi teraz popatrzeć Kwaliszewski. Przegrywa jednak ten pojedynek, trzeba uważać. Jeszcze szczęśliwie tam Dominik Woroch i ta piłka u naszego bramkarza. Minutkę dłużej potrwa ta pierwsza część spotkania, pokazał właśnie główny arbiter. Sędzia główny dzisiejszego spotkania, pan Leczyński, pokazuje, że jedną minutę przedłuża pierwszą część spotkania. Lenicki. Przypomnę dla tych, którzy nie dokładnie na stadion. Przeprosił teraz Oresta Swobodana, no ale właśnie to jest to, o czym mówię, zawsze gdzieś brakuje tej albo dokładności, albo precyzji. Powalczył tutaj Popiół, ależ teraz niebezpiecznie, grają gospodarze, na szczęście goście, natomiast Krzysztof Kwaliszewski przytomnie, ale jeszcze trzeba tutaj bronić, jeszcze trzeba uważać. Jakim niefartem byłoby stracić bramkę w tym doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Cofnę teraz Forszpaniak, to on utrzymuje się przy piłce. Dobrze Dawid Forszpaniak, dobrze wygrał tutaj tą walkę. Faulowany jest na pewno, sędzia odkłada karę. Jeszcze do Szymandery, szeroko tutaj Slobodian. Czy Szymandera dostrzeże go? Tak też się stało. Orest Slobodian, znów dośrodkowanie. Jeszcze walczy tutaj Forszpaniak, jest Dybin, dopada do piłki, ale uknął teraz, chyba za mocno Władysław Dybin zdecydował się, bo mógł to precyzyjnie próbować rozwiązać i na pewno byłoby z tego więcej pożytku. Właśnie w tym momencie sędzia główny zakończył tą pierwszą część spotkania. Przypomnę, po golu Władysława Dybina prowadzimy 1-0. No i witamy po przerwie. Przypomnę wynik z pierwszej części 1-0 po golu Władysława Dybina. Widzimy już zawodniczy gości wychodzą na boisko. Na razie tutaj nie widzę zmian, a więc przypomnę zestawienie zespołu GKS Rychtal. W bramce Damian Rozmus, dalej Łukasz Śmiatacz, Bartek Kulczycki, Michał Grochowski, Adrian Janeczek, Miłosz Kostrzewa, Damian Maryniak, Marcin Mendak, Wojtek Czech, Jan Rojek i Fabian Gandecki. Żółtym kartonikiem w pierwszej części ukarany z numerem 11 Miłosz Kostrzewa, chyba najaktywniejszy tutaj z zawodników GKS Rychtal. Czekamy jeszcze na warciarzy w oczekiwaniu. Też przypomnę zestawienie, w jakim dzisiaj występuje nasz zespół. W bramce kapitan zespołu Sobel Dominik, dalej linię obrony tworzą Krzysztof Kwaliszewski, Dominik Woroch i Kacper Janicki. W środku pola dzisiaj Aleksander Rybarczyk, Kamil Szymandera i Marcin Popiół. Lewa strona to Władysław Dybin, prawa to Orest Slobodian, natomiast z przodu najbardziej wysuniętym jest Dawid Forszpaniak. Obydwa zespoły wychodzą już na pudę boiska. Czekamy jeszcze za... Jeszcze widzimy szybkie rozbieganie w wykonaniu naszych zawodników. I za chwilę rozpoczniemy drugą część spotkania o Mistrzostwo Piątej Ligi. Przypomnę tylko, że zespół Warty w tej chwili zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Jak się dowiaduję, w tej chwili żadnych zmian w zespole Warty, a więc zawodnicy rozpoczną tak jak zaczęli. W pierwszej części spotkania i może, że z opóźnieniem to wszystko podam Państwu jeszcze raz zestawienia. Zespół gości w bramce Rozmus Damian, piątko Śmiata Łukasz, siódemka Kulczycki Bartłomiej, ósemka Grochowski Michał, dziewiątka Janeczek Adrian, z jedenastką Miłosz Kostrzewa, trzynastka Maryniak Damian,
17 Mędrak Marcin, 23 Wojciech, 22 numerem Jan Rojek i z numerem drugim Fabian Gandecki. Trenerem zespołu gości, jak już mówiłem, jest Nowacki Marcin, a kierownikiem Dariusz Świerczyński. Czekamy jeszcze na trójkę sędziowską. Mam jeszcze chwilę czasu, bo sędziowie jeszcze się nie pokazali, więc ciekawa sytuacja, że musimy czekać na sędziów. Sober Dominik z numerem 95. Oni czekają na zawodników. Nasz niezawodny bramkarz z trójką Krzysztof Koliczyński z numerem 28 Dominik Woro. Siódemką Dawid Poszukania. Z dziesiątką Kamil Szymandera. Jedenastką, przepraszam, Słodzieński dzisiaj nie gra z powodu kontuzji. I z trzynastką Koperski Adam, 21 Divi Wlad, który zdobył jedną bramkę w 18 minucie spotkania. 27 Ores Slobodia. Z piątką Marcin Popiół i z 99 numerem Kacper Janicki. No i w tej chwili sędziowie wyszli już na boisko i za chwilę możemy rozgrywać drugą część spotkania o mistrzostwo piątej ligi. Punkty są nam niezwykle potrzebne. Jeśli byśmy wygrali, no to wreszcie byśmy wygrali na własnym stadionie, bo muszę powiedzieć, że w tym sezonie jeszcze nie wygraliście. No i rozpoczęli dokładnie 6 minut po godzinie 17. Ależ teraz błąd, źle tutaj Dybin obliczył lot tej piłki i przez chwilę nie było niebezpiecznie, bo śmiatacz mógł tutaj wpaść w pole karne. Grają goście. Grochowski. Daleko. Jest tutaj Chwaliszewski. Dobrze walczy Dybin o tą piłkę. Jeszcze goście. Jeszcze Kulczycki. Przytomnie jednak Dybin do Chwaliszewskiego. Popiół. Brakło teraz komunikacji w zespole, bo nie wiedział, że ma rywala na plecach. Marcin Popiół i nie uniemożliwiło mu to dobre rozpoczęcie tej akcji. Waliszewski. Do nikogo teraz Krzysztof Waliszewski, przytomnie w tym wszystkim Maryniak. Trochę takiego Bilarda teraz, Rybarczyk, to on powalczy w środku pola. Tam Orest, ale teraz łatwo sobie poradził Gandecki z naszym prawoskrzydłowym w dzisiejszym spotkaniu. No i rozmów. 1-0 to taki wynik, wiemy jaki niepewny, wiemy jak niebezpieczny i tutaj na pewno przydałoby się drugi, a najlepiej jeszcze i trzeci gol, żeby uspokoić tą grę. Grochowski skoczył do niego, Popiół. Polubnika ta futbolówka gra. Trzymują się jednak jeszcze gospodarze. Z powrotem Grochowski będzie szukał przerzutu daleko. Tak też się dzieje. Musi tam Koperski powalczyć. Powalczył, ale troszkę niepotrzebnie, ale naprawia swój błąd Adam Koperski. Wychodzimy teraz. Adam Koperski tutaj jest, Popiół. Rozkłada ręce. Koper jednak decyduje się na indywidualną akcję i chyba brakło. Jeszcze powalczy tutaj Marcin. Jeszcze zmusza do zagrania do Rozmusa. Miatacz, to on teraz tutaj Krzysztof Kwaśewski sam przeciwko dwójce. Dobrze, że do tyłu zagrał Śmiatacz, jednocześnie spowalniając tą akcję. Kostrzewa do boku. Jeszcze raz piłka wraca pod nogi skrzydłowego zespołu Rychtala. Rybarczyk, faulowany Oleg Rybarczyk. Odrzutu wolnego za chwilę w Warciarze. Trzecia minuta po przerwie. Cały czas wynik nie ulega zmianie. Cały czas 1-0 po golu Władysława Dybina. Cierpiał teraz Miłosz Kostrzewa, ale podnosi się z murawy i za chwilę Dominik Worok rozpocznie grę. Janicki. Pokazał się tutaj do gry Forszpaniak. Że przyjął piłkę Dawid. Do boku jest tam Slobodian. Ma dużo miejsca Orest Slobodian. Decyduje się na bezpośrednie dośrodkowanie. Szkoda, że ta piłka. Teraz jeszcze Rybarczyk z pierwszej piłki. Jeszcze Forszpaniak. Jeszcze zwód na prawo. Do tyłu niedokładnie. Jednak Kostrzewa w tym wszystkim najprzytomniejszy. Dobrze, że Orest
Slobodian naprawia ten błąd. Szumandera teraz na prawym skrzydle, to on tam teraz w roli skrzydłowego, jest Popiół. Czy zdecyduje się na strzał Marcin Popiół? Zdecydował się i bardzo dobrze, trochę jednak za wysoko. Tańczyła mu ta futbolówka tam pod nogami, szukał dobrego ustawienia. Dobrze, że zdecydował się na strzał, bo trzeba strzelać. Damian Rozmus, to on za chwilę rozpocznie grę własnego zespołu. Daleko, daleko wybita ta futbolówka tutaj. Spokojnie Szymandera, już ładnie Dybin się tam pokazał. Szymandera w tempo, w porę. Władysław Dybin z lewej nogi, ależ teraz szkoda, chyba wydawało się, że mógł Wlad łamać na prawą nogę i szukać strzału. Ores Slobodian teraz do boku troszkę się wyrzucił, będzie dośrodkowanie. Jeszcze tutaj jest Szymandera przed polem karnym, nie dociera ta futbolówka przed nim. Wrócę do poprzedniej akcji, bo naprawdę wydawało się, że Wlad, który jest w dobrej dyspozycji ostatnio, naprawdę mógł tutaj więcej indywidualnie pograć sobie na tym skrzydle. Slobodian z Koperskim. Jeszcze raz Koperski, jest dośrodkowanie w pole karne, jest tutaj przed polem karnym Rybarczyk, masz! Miał czas, miał miejsce, żeby lepiej to uderzyć, przelała się gdzieś tam po zewnętrznej stronie buta ta futbolówka Olkowi Rybarczykowi i nic z tego nie było. I znów za chwilę Damian Rozmus. No nie mamy nic przeciwko, żeby co chwilę musiał rozpoczynać, żeby ta akcja toczyła się na polu gry zespołu właśnie z Rychtala. Szymandera. Dobrze, Kamil Szymandera. Do tyłu teraz, do Janickiego. Ten pewnie jeszcze z wykorzystaniem Sobela. Podskoczyła ta piłka tuż przed naszym bramkarzem. Stąd takie niedokładne wybicie. Jeszcze Adam Koperski próbuje utrzymać ją w boisku. Nie udało się i od autu za chwilę gospodarze. Gandecki daleko. Jest tam Mendak. Jeszcze raz Gandecki. Będzie miał okazję do poprawienia. Teraz Mendak jest. Kostrzewa niebezpiecznie. Jest gol! Ależ bramka niepotrzebny teraz tam pograli sobie na tej lewej stronie. Gandecki wmieszał się w to wszystko, jeszcze Janeczek. No i tracimy bramkę. Kolejny raz za łatwo tracimy bramkę. W 50 minucie spotkania Miłosz Kostrzewa strzelcem wyrównującego gola. Mówiłem o tym, że nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby ta gra toczyła się na polu gości. Natomiast no niefrasobliwość obronie naszego zespołu i znów tracimy gola. Za łatwo, zdecydowanie za łatwo tracimy bramki w tym sezonie. Podobnie było przed tygodniem w Krotoszynie, czy nawet przed dwoma w Poniecu. I znów będzie trzeba pracować, znów będzie trzeba tutaj dokładać jeszcze większych sił, by ten wynik przechylić na swoją korzyść. A przecież przypomnę, że to my prowadzimy grę, że to my tutaj nadajemy ton. Tempo. Kwaliszewski. Pokazuje się Dybin. Szkoda, że nie wybrał go Kwaliszewski. Teraz Dybin na spalonym. Władysław Dybin. Szkoda, bo ładnie tutaj pograli sobie na tej lewej stronie i dobra, to była sytuacja dla naszego lewoskrzydłowego. Rozmus. Miłosz Rozmus. Damian Rozmus, przepraszam, to on za chwilę znów będzie znawiał. Tylko najprzytomniej tutaj Czech. Jeszcze grają goście, jeszcze Kostrzewa. Dybin teraz trochę na uwolnienie takiego wiatru w żagle dostali teraz gospodarze. Jeszcze Janeczek ma więcej miejsca. Musi to Krzysztof Fajszewski wyczyścić, tak też się dzieje. Natomiast no, zdecydowanie nakręceni tą bramką zawodnicy z Rychtala, coraz groźniejsi. Do środka Chwaliszewski, niepotrzebnie, jeszcze Dybin odzyskuje Szymandera. Szkoda, bo dobrze tutaj Chwaliszewski startował po lewej stronie, natomiast nie zaznaczył się tego. Teraz Koperski odzyskuje, niedokładnie, ależ teraz mocno poszedł, co wszystko popił i bardzo dobrze goni tam sił w nogach Ores Slobodian. Piłka jednak utrzymana w boisku i
to chyba faulowany był tam nasz zawodnik, ale sędzia bardzo, bardzo blisko nie zdecydował się zasygnalizować przewinienia. Już ruszają goście, już Mendak. Dobrze, że w porę wrócił tutaj Szymandera i zasekurował tą prawą stronę. Grochowski. Śmiatacz. Znów daleko, znów tutaj gdzieś tam szukamy przekątnej. Jak krzyknął Dominik Sobel i futbolówka niemal natychmiast w jego rękach. Waliszewski. Pokazał się Szymandera. Faulowany Kamil Szymandera. Przez Miłosza Kostrzewę od rzutu wolnego za chwilę Barciarze. Przeprasza teraz Miłosz Kostrzewa. No zdecydowanie najlepszy zawodnik w zespole gości. Już nawet pomijając fakt zdobytego gola. Janicki. Stały obrazek dzisiejszego dnia, więc niemalże całym zespołem bronią się gospodarze, a my znów niechlujnie, znów niedokładnie i Mendak do boku, tam Kostrzewa w pojedynku z Janickim, szybszy napastnik zespołu gości. Do tyłu, ależ teraz ładne kółeczko tam w wykonaniu Rojka. Jeszcze tutaj Kostrzewa wpada w to pole karne, wykłada na 11 metrze, stał tutaj bez piłki. Jeden z zawodników gości, Forszpaniak do boku, Slobodan do Forszpaniaka, ale co z tego, jak Dawid jest tutaj sam. Popiół dobrze powalczył w parterze o tą piłkę i znów możemy my grać. Slobodan. Spalowany teraz. Rybarczyk, nie, zniszczy gwizdek sędziego. Chaosu dużo w tej części spotkania. Grają goście, jakby czuli się w tym chaosie dużo lepiej niż warciarze. Kulczycki, on teraz tutaj na tym prawym skrzydle, do tyłu, do Rojka. Rojek ma miejsce, jest dośrodkowanie. Dobrze tam Koperys. Zdecydowanie po tej bramce tak jakby taki pięściarz, który dostał gonga, który dostał potężny sierpowy i nie może się otrzepać, nie może się otrząsnąć teraz warciarze, bo cały czas groźnie tam atakują nas zawodnicy z Rychtala. Ależ teraz znów Kostrzewa przedarł się tam tą lewą stroną i na nasze szczęście nic z tej akcji nie wyszło. Dominik Woro. Może on da sygnał teraz do ataku. Dworok już przekątna, już daleko tam do nikogo. Niestety to zagranie i pewnie głową do swojego bramkarza Grochowski. Już rozmów pokazuje, gdzie będzie dał. Daleko zagrana ta futbolówka. Dobrze tutaj Janicki. Niestety w aut i za chwilę od stałego fragmentu gry goście. 1-1, przypomnę, od 50 minuty wyrównanie Miłosza Kostrzewy. Koperski, daleko jest tutaj Forszpaniak, ale jest sam, jeszcze niedokładnie zgrywa, może teraz Dybin ładnie przyjął piłkę w lat, zaprosił tutaj Krzysztofa Chwaliszewskiego. Chwaliszewski musiał się zatrzymać, bo nie miał za bardzo z kim zagrać, jeszcze do Wlada, ależ teraz ta piłka przeskoczyła nogę tutaj Wlada, no nic nie poradzimy, trzeba wracać, trzeba odbudować teraz się w obronie. Mendak jeszcze utrzymuje się przy piłce, jeszcze tam na tej lewym skrzydle, jeszcze raz Mendak będzie miał czas, płaskie dośrodkowanie, ależ teraz było niebezpiecznie, znów do sytuacji strzeleckiej doszli goście. Niedobry okres gry w wykonaniu warciarzy. Szymandera, może on, kto jak nie on. Teraz więcej miejsca, Kamil ma w środku pola, do boku, tam do Oresta, Orest Swobodian, obiega go już Koperski. Orest jednak decyduje się zagrać do Koperskiego, ten do Szymandery, Szymandera już ściąga dwóch, oddaje do Koperskiego i z powrotem ta piłka wraca
pod nogi naszych obrońców. Janicki do Szymandery. Dobrze obrócił się Kamil, teraz ma miejsce. Ściąga ze sobą trzech zawodników. No ale gdzie ruch naszej pozostałej drużyny? Jeśli trzech zawodników kryje Kamila Szymanderę, to z prostego matematycznego rachunku wynika, że gdzieś ktoś jest niekryty. Teraz Rybarczyk powalczył z Popiołem, faulowany Marcin Popiół, sędzia daje grać dalej. Teraz trochę zawahania, szybciej trzeba to puścić, to też teraz czyni, jest tutaj Dybin, ma możliwość zejścia do środka Dybin, pograł sobie teraz z Forszpaniakiem, czy utrzyma boisku, piłkę utrzymał i będzie rzut rożny. Troszkę za daleko wyrzucił Dawid Forszpaniak Wlada, natomiast ten jeszcze zdołał ją dośrodkować i od rzutu rożnego za chwilę Warta. Dobra, to może być sytuacja. Widzimy, że słońce świeci tam w oczy Rozmusowi, a więc mógłby Marcin Popiół tutaj zdecydować się, kto wie, nawet może na gdzieś tam głębokie dokręcanie w kierunku bramkarza. Popiół, dośrodkowanie płaskie na krótki słupek, ale szukał chyba tego właśnie zagrania. Jeszcze Popiół, jeszcze ma okazję. Czy decyduje się na uderzenie? Tak, też decyduje się troszkę. Uciekła mu ta piłka tutaj na lewą stronę i obok bramki. No ale dobrze, przesunęliśmy ciężar gry na połowę rywala. Trzeba tutaj grać. Pamiętamy, no to kolejny remis to na pewno tutaj będzie jako dwa punkty stracone, a nie jako jeden dopisany. Rozmus daleko. Powalczy tutaj Popiół, faulował, niepotrzebne położone teraz ręce, było to widać jak na dłoni w wykonaniu naszego młodzieżowca i już rozpoczynają gospodarze, goście szybko, ależ teraz błąd Koperskiego, jest tam Mendak, Mendak na ten i tylko Dominik Sobel. Ojejku, znowu wróciliśmy z dalekiej podróży, aktywnie tam Mendak na tym lewym skrzydle wykłada do środka, do Kostrzewy i Dominik Sobel w porę przecina to wszystko, ale znów grają goście, znów jak nakręceni, znów i fauluje jeszcze teraz Adam Koperski gdzieś tam tuż przed polem karnym i będzie niebezpiecznie, będzie rzut wolny i chyba jeszcze będzie kartka dla naszego prawego obrońcy, nie na szczęście tylko na słownej reprymendzie w wykonaniu głównego arbitra tego spotkania. Ależ to niebezpieczna sytuacja. Narożnik pola karnego pokazuje sędzia, że na gwizdek gramy. Dwóch zawodników w murze tylko desygnował Dominik Sobel. Chyba tutaj być czujnie, na pewno będzie gdzieś w światło bramki silnie bita ta piłka. Jest też mocne uderzenie, jest Dominik Sobel. I rzut rożny. Dobra piłka, taka kąśliwa, taka na wysokości pasa, więc taka najtrudniejsza dla bramkarza. Szesnasta minuta po przerwie, 1-1. A więc pół godziny grania tutaj jeszcze przed nami, a więc jeszcze śmiało można. Na razie jednak to goście są w przewadze. Powodziam teraz to on tutaj na tej prawej stronie traci jednak futbolówkę. Teraz ją odzyskuje. Bardzo dobrze, no puść tutaj rybę. Tak też się stało. Czy zagra? Puścił teraz Oresta Sobodana w bój. Będzie sam Orest Sobodan za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie to uderzenie. Mógł chyba jeszcze wbiec pod bramkę, wbiec bliżej i dopiero potem poszukać jakiegoś rozwiązania. Orest Sobodan. Forszpaniak, dobrze pokazał się Dybin, Forszpan jednak tutaj do środka z wykorzystaniem Popioła. Popiół do boku, tam do Slobodana, Slobodan, obiega go Koperski, będzie dośrodkowanie Slobodana przeciągnięte, no wyraźny sygnał tutaj chyba do trenera daje Orest Slobodan, że czas na zmianę, panie trenerze. Widzimy już tam chyba Patryk Muraz przy środkowej linii, to on za chwilę zamelduje się na boisku. No i niemalże powiedziałem te słowa. Orest Slobodan zmieniony,
a na boisku Patryk Muras. Wiemy, jakim depnięciem dysponuje Patryk, wiemy, jak potrafi tutaj na szybkości zdobyć teren. Opuścił boisko Orys Slobodian, a w jego miejsce Patryk Muras. Dobrze, teraz Władysław Dybin, spokój naszego skrzydłowego, teraz złamał do środka, już do Patryka Murasa, już wiemy, widzimy, co się dzieje, jest przed polem karnym Marcin Popiół, ależ chcieli pograć teraz ze sobą koledzy z boiska, koledzy z Lubonia można powiedzieć, bo przecież stamtąd przyszli obaj zawodnicy. Trzeba grać, trzeba tutaj szukać bramki, bo przecież 1-1 cały czas. Otwarty mecz się zrobił, takiego drugiego oddechu dostali goście, no a my popełniamy błędy. Teraz Patryk niepotrzebnie traci tą piłkę, odzyskuje ją Mendak, chyba to on, jest tam jeszcze na boku Kostrzewa, dośrodkowanie, ależ teraz nie trafia w piłkę jeden z zawodników gości, dobrze, bo było niebezpiecznie, Chwaliszewski daleko, za krótko jednak, już przejmują goście, jeszcze Chwaliszewski, jeszcze próbuje tam ze Śmiataczem pograć, daleko teraz stoper wyciągnięty, dobrze, Krzysztof Chwaliszewski. Rybarczyk teraz faulowany, ale utrzymuje się przy piłce do Chwaliszewskiego. Krzysztof trochę ma uwolnienie, ale znów trochę za krótko. Janicki do nikogo. Trzeba przerwać tą akcję bez faulu. Panowie, jeszcze tam, jeszcze na spalonym na szczęście. Jeszcze Dominik Sobel nogami gdzieś tam ekwiliry w styczny sposób ratuje nasz zespół. Ależ niepotrzebne nerwy w naszej drużynie. Szymandera teraz do Dybina, faulowany Kamil Szymandera. Długo po oddaniu tej piłki, nie wiem dlaczego sędzia nie decyduje się na ukaranie żółtą kartką Wojciecha Czecha. Dominik Dworok już ustawił, już spróbuje zaraz gdzieś zagrać dalej tą piłkę. Rasa po przekątnej, bardzo niedokładnie. Rozmus. Daleko. Tutaj Chwaliszewski. Swoim doświadczeniem. Dobrze, Rybarczyk wyskoczył zza pleców Janeczka, ale utrzymują się jeszcze goście przy piłce. Mendak. To on znów na tym nowym skrzydle, to on dośrodkowuje, przechodzi ta futbolówka obok Janickiego, obok Worocha i znów było blisko, znów było niebezpiecznie. I znów rzut rożny dla zespołu z Ryskala. Rożny będzie dochodząca piłka, lewą nogą zagrywana. Dobre dośrodkowanie, jest tam Dominik Sobel, dobre piąstkowanie. Brawo Sobel. Koperski do przodu, za krótko jednak wraca ta piłka jak bumerang pod nasze pole karne. Teraz trzeba tutaj wykorzystać ten błąd. Na pewno Dawid pójdzie za tą piłką. Chyba mało zdecydowania teraz trochę wykonania naszego napastnika, ależ teraz dziura w środku pola. Trzeba tutaj poukładać to, bo naprawdę chaos na tym boisku i w tym chaosie dużo lepiej prezentują się goście. W aut teraz Śmiataci od autu. Za chwilę Chwaliszewski, pokazał się tam Worok, pokazał się Szymandera, jest Dybin. Chwaliszewski nie bardzo wie z kim zagrać, ależ teraz Kamil Szymandera jednym balansem ciała zostawił dwóch zawodników. Jednak na trzecim się skończyło. Dużo miejsca tutaj ma w środku Rojek, do boku, do Śmiatacza. Grają goście tutaj teraz dobrze tą piłką, utrzymują się przy piłce Rojek. To przekątny, jest tam Mendak, dobrze Mendak znów przyjmuje kierunkowo, musi tam przeszkadzać mu Patryk Muras i tak też się dzieje. Za sekuracji Adam Koperski o nogi skrzydłowego i od autu za chwilę warciarze. Muzyka.
tej narzędzonych bardziej trenerów. Tam Kevin Barwis, jest Krzysztof Kozłowski, jest też Maksymilian Makowski. No wiemy, że nie ma Maćka Pawłowskiego, nie ma Patryka Słomczyńskiego, który ostatnio w chwili kontuzja, był tu nawet delegowany do pierwszego składu. Nie ma Bartka Skrzypczaka, więc trochę ten kaliber ofensywny ograniczony. Marcin popiół. Dobrze, teraz przytomnie tutaj do Chwaliszewskiego. Została ta piłka trochę pod nogą Krzysia, ale utrzymujemy się przy piłce. Obiega Władysław Dybin. Dybin tutaj jeszcze przed pole karne do Rybarczyka. Nie doszła ta piłka ostatecznie do Murasa. Krzysztof Chwaliszewski chyba do tyłu, tak, do Worota. Worot prostopadle tutaj do nikogo. I znów grają goście. Mało teraz aktywnie te nasze przody. Ucierpiał jeszcze teraz Koperski, ucierpiał też tam chyba Rojek, ale nie jestem pewien, czy to on leży na wojsku. Natomiast od rzutu wolnego za chwilę Warciarze. Nie podnosi się jeszcze zawodnik z Rychtara. Do Worocha gramy. Dobrze, teraz pokazał się Popiół. Marcin Popiół teraz przez Grochowskiego. Aż tu było słychać, jak dostał po nogach nasz młodzieżowiec i żółta kartka dla Grochowskiego. Dobrze, najpierw okrzykiem, potem ruchem wymusił to zagranie Worocha Marcin Popiół i konsekwencją tego gdzieś tam postrowany ostro po nogach. I druga zmiana w zespole Warciarzy. Marcin Popiół jest tym zawodnikiem, który opuści murawę. Natomiast na boisku znajduje się debiutant Korbian Mrotek. Pewnie Dybin teraz zejdzie do środka. Patryk Murak przejdzie tutaj na lewe skrzydło, a Korbian Mrotek zajmie miejsce na prawej flance. Ależ teraz dobry pomysł na zagranie, na rozegranie tego swojego fragmentu gry. Trochę jednak brakło dokładności w tym dośrodkowaniu Dominika Worocha. Dobrze Oleg Rybarczyk spowolnił tą akcję i konsekwencją tego przejęcie piłki. Już gramy, już Janicki. Worok. Rubina. Dokładnie. Odegranie Wlada. Teraz jak sobie przypomnimy tą 100% sytuację Władysława Dybina z końcówki pierwszej połowy, która dałaby dwubramkowe prowadzenie. Dobre teraz zagranie do Koperskiego. Jest tam Koperski. Wycofanie do Mrotka. Mrotek ma czas, ma dośrodkowanie. Płasko zdecydował się dogrywać. Nie był to chyba najlepszy wybór, bo nie doszła ta futbolówka w pole karne. Daleko teraz Kostera. Uzyskujemy jednak futbolówkę. I znów Dominik Worok. No znów jakby to Warciarze są częściej w posiadaniu piłki, to znów my próbujemy budować grę w ataku pozycyjnym. Kolejna zmiana w zespole Warty. Opuścił boisko Marcin Popiół, a jego miejsce zajął numer 66, Kordia Mrotek. Za chwilę będzie wznawiał
daleko, daleko. Walczy tutaj Kwaliszewski, walczy Dybin, walczy jednak tą futbolówkę. Walczy tutaj Moskostera. Kostrzewa, przepraszam. Jest tutaj w polu karnym już. Naraz poszedł Worow, wyłożenie. Będzie tutaj niebezpiecznie, ale teraz mamy więcej szczęścia jak rozumu. No źle, źle teraz to wyglądało, jak junior dał się ograć tutaj do Worow i tylko więcej szczęścia niż naprawdę tutaj w tej sytuacji mieć nie można było. Już Sobel, już Woro. Dalej panowie, grajmy, bo tutaj jest jeszcze co najmniej 15 minut plus doliczony czas gry. Przypomnę, 1-1 po golach Władysława Dubina i Miłosza Kostrzewy. Szymandera. Prostopadle teraz do Forszpaniaka. Teraz Kordek. Kordian Mrotek z powrotem. Przydałaby się ta piłka do Forszpaniaka. Forszpaniak chciał się z tym zabrać, ale niestety nie wyszło. Już idziemy w drugą stronę. Już jest tam Mendak. Mendak rozpędza się. Wraca za nim Szymandera. Mendak wstrzymuje to akcję. Zaprasza kolegów do gry. Jest Gandecki. Jest w środku tutaj Janeczek. I zmusiliśmy teraz do rozegrania od tyłu. Grochowski. Teraz porobiło się na tym boisku w jedną i w drugą stronę. Grają goście. Mówiłem, że to oni w tym chaosie chyba skuteczniejsi. Na szczęście Kwaliszewski, Muras. Na pamięć, dobrze, teraz Dybin, jest Forszpan, jest Muras, musi teraz Patryk wygrać tą wojnę, wygra Patryk, pójdzie, musi pójść sam na sam, Patryk Muras, dlaczego ty tego nie uderzasz, uderza! Patryk Muras! Brawo Patryczku, ależ ja już bałem się, że on wpadnie gdzieś tam w tego bramkarza, a on pomknął i wpakował tą piłkę do bramki, ależ to było nam potrzebne. 2-1. Mówiłem, jaką szybkością dysponuje Patryk Muras. Mówimy, jaką przestrzeń potrafi zdobyć swoim przyspieszeniem. Brawo panowie, mamy drugiego gola. Goście atakowali, ale tą jedną kontrą wykorzystaliśmy okazję i prowadzimy na razie na 15. Ależ naprawdę potrzebny był nam ten gol. Bałagan na boisku. Mówiłem, że lepiej czują się w tym bałaganie goście. Tymczasem kontra, doskonałe tutaj zagranie na lewe skrzydło i Patryk Muras przebiegł całą połowę tutaj, ściął do środka i obok bez skutecznie interweniującego Damiana Rozmusa. 30 minuta po przerwie. 75. spotkania, a więc gramy. Kwaliszewski, trzeba tutaj przerwać i robi to Krzysztof Kwaliszewski jak profesor. Do tyłu do Worocha. Uciekaj, Woroch, teraz ładnie do Szymandery. Jeszcze raz tutaj przydałoby się rzucić tutaj Murasa. Ten jednak pokazuje spokojnie, spokojnie, dajcie mi złapać oddech. Na drugą stronę teraz. Dobrze, ma tutaj Rybarczyk miejsce. Zdecyduje się chyba na strzał. Nie, jeszcze poszukał Mrotka. Trochę źle przyjął sobie Kordian piłkę i ostatecznie chyba nic z tej akcji nie będzie. Szkoda, bo mieliśmy przewagę liczebną chyba w tej akcji. Ależ wraca teraz Kordian. Ależ też trzeba wracać, bo Mendak tam się rozpędza. Dobrze, Adam Koperski jeszcze ta tyle skutecznie, że utrzymuje piłkę w boisku. Brawo, brawo Kamil Szymandera. Także teraz tutaj Dybin wrócił tam do pomocy Szymandery. Mrotek z Koperskim, teraz Adam Koperski wygrał tą przebitkę. Jest teraz w dobrej sytuacji, jeszcze przed pole karne, jest tam Dybin. Dybin jeszcze do Rybarczyka, Rybarczyk uderzenie z Kozłowa. Ta piłka jeszcze przed Rozmusem, ale nie było tam nikogo, kto byłby w stanie dobić. I już w drugą stronę, już Mendak. Ma dużo miejsca, jest skrzydłowy, ale dobrze. Powstrzymaliśmy tutaj tą akcję. Gandecki do Mendaka. Dalej tam trochę od niego Mrotek. Dobrze teraz Koperski z pomocy i od autu za chwilę goście.
Gambecki. Mendaka, zdecydowanie najaktywniejszy zawodnik w drugiej połowie na boisku. Trzeba to wybić, w pierwszym polu karnym nie można się tak bawić. Jan Mrotek, debiut, przypomnijmy, z Kujawsko-Pomorskiego, ależ teraz nie chlujnie w środek pola. Dobrze, że był tu Krzysztof Kwaliszewski. Do boku, jest tam Dawid Forszpaniak, jest zwrotna piłka do Krzysztofa Kwaliszewskiego. Ten na prawym skrzydle gdzieś tam się znalazł. Czy będzie dośrodkowanie? Jest dośrodkowanie przeciągnięte, ale będzie tu Muras. Tak, musi być! Ależ teraz wydawało się, że to nasz zawodnik szybciej przy piłce, to nasz zawodnik wygrał tą pozycję i to nasz zawodnik był faulowany. Tymczasem sędzia orzekł, że to Patryk Muras był tym, który faulował. Jeszcze nie podnosi się nasz zawodnik, jeszcze jakoś nieszczęśliwie tam upadł dopiero teraz. Na całe szczęście wstaje i za chwilę Damian Rozmus rozpocznie tą grę. Tak. 11 minut tego spotkania przed nami jeszcze, plus to co doliczy główny sędzia. Dobrze, teraz Rybarczyk do Dybina. Dybina, szkoda, że nie przeszła ta piłka, bo już tam startował znów Patryk Muras. A teraz trzeba wracać, teraz trzeba uważać, bo Kulczycki tutaj przeciwko Chwaliszewskiemu. Kulczycki pozwolił dośrodkować Chwaliszewski, ależ teraz doszedł tam jeszcze Kostrzewa do uderzenia. Na szczęście była to na tyle trudna sytuacja, że nie mógł uderzyć. Pierwsza zmiana w zespole gości. Z numerem drugim opuszcza boisko Fabian Gandecki. A. Melduje się na nim z numerem 10 Krzysztof Ćwikła. Dybin teraz ładnie do Szymandery, ma więcej miejsca Kamil, już tam startuje Mrotek, dobra piłka do Kordiana Mrotka, nie ma spalonego, pokazuje sędzia, musi zagrać do Forszpajaka, tak też się dzieje, Dawid Forszpajak zostawi tą piłkę Dybinowi, nie zostawił i sam uderza, a szkoda, bo tam biegał na tą piłkę w lat i wydawało się, że to on. Żółta kartka i będzie rzut wolny. Gości opuścił. Pośredni chyba dla Warciarzy, gdzieś tam zakomentowanie decyzji sędziego. A więc dosyć nietypowa sytuacja, będzie rzut wolny pośredni z pola karnego. Dla Warciarzy za krytykowanie decyzji sędziego żółtą kartką ukarany chyba bramkarz, który gdzieś komentował ten brak spalonego. No i widzimy, że już tam Kamil Szymandera, już tam Dominik Koro, już tam Dawid Forszpaniak. Wiadomo, rzut wolny pośredni, a więc musi być zagranie, musi być podanie. Mamy 10 minut do zakończenia spotkania. Robi się emocjonująca ta spotkania. No jakby to teraz dobrze rozegrać, jakby to gdzieś tam uderzyć chyba bardziej taktycznie, technicznie, aniżeli siłowo. No a jakżebyśmy chcieli tej trzeciej bramki, która myślę, że mogłaby tutaj postawić kropkę nad i. Jest Forszpaniak, jest Woroch, jest Kamil Szymandera. Szkoda, że tylko tych trzech zawodników, przecież aż się prosi, żeby na lewej stronie ktoś był, aż się prosi, żeby na prawej stronie ktoś był, żeby absorbował uwagę. Jest wyłożenie, jest Dominik Woroch, ależ tutaj dobrze. Dobrze tutaj Damian Rozmus parował na słupek. Mimo wszystko upieram się, że można było to lepiej rozegrać na zasadzie większą ilością zawodników zostać w tym polu karnym. Chyba sami zaskoczeni nasi zawodnicy tym elementem gry, bo nie ćwiczyli na pewno tego wcześniej. Dominik Woroch, to on teraz, lewa noga, więc piłka odchodząca, trochę tam przeciągnięte to dośrodkowanie. Dobrze, tutaj Mrotek zamknie to wszystko. Tak, ależ za łatwo teraz traci piłkę, ale Kamil Szymandera jest tym, który odzyskuje tą piłkę. Jeszcze Kamil Szymandera, ależ on to zrobił teraz! Wyłóż Kamil tą piłkę, wyłożył do Dawida Forszpaniaka i mamy 3-1! Ależ pan profesor Szymandera to zrobił i można powiedzieć, że strzelił gola Dawidem Forszpaniakiem. Całą sytuację, a dokończył na bramkę
Brawo panowie, brawo Kamil, brawo Dawid. Mamy 3 do 1 w 82 minucie spotkania. W 83 minucie spotkania zespół Warty podwyższa na... Mówiłem, że to powinna być kropka na D, że to powinno być już zamknięcie meczu i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Była to rzeczywiście niezwykła akcja, można powiedzieć, że akcja na meczu. Mogąc zawdzięczać to wszystko Kamilowi, w czasie trzecia zmiana w szeregach Warty na boisku melduje się Tymek Barwiński, a opuszcza je Aleksander Rybarczyk. 8 minut do zakończenia spotkania i plus to, co sędzia doliczy do tego meczu. Ale mieliśmy zmiany, widzę. Kozioł! Ach, przepraszam, to nie jest Tymek Barwiński, a Krzysztof Kozłowski się zameldował na boisku. Aż tych emocji raz i mi się tutaj udzieliło. Ależ cały czas jestem pod wrażeniem tego zagrania Kamila Szymandery. Trzeba uważać, bo jest Mendak, który na pewno tutaj nie odpuści. Dobrze tam Adam Koperski. No i teraz na naszym stadionie. Od Paniak, to on teraz wywalczył ten rzut z autu. Przetrzymaliśmy ten kryzys, który zdominował nas zespół gości przez to. Szymandera. Pół godziny meczu, mieli wiele sytuacji, nie wykorzystali. No i my byliśmy skuteczniejsi po pięknej akcji na 2-1 przez Patryka Kulasa. Teraz Dybin ładnie się zabrał. Jest Forszpaniak, trzeba tam dać do Kortka, tak też się dzieje. Ordian Mrotek, trochę chyba tak nie w tą stronę, ale dobrze, utrzymujemy się przy piłce. Kamil Szymandera, no uderz to Kamil, bo zasłużyłeś na to, żeby sobie coś takiego zrobić. Ależ teraz tak zaskoczony chyba tym zagraniem tutaj zawodnika, gości. Patryk Murat i ta futbolówka spadła mu, obijając się o nogi, wyszła na odbramkowy. Druga zmiana w zespole. Gości boisko opuszcza Michał Grochowski, a na boisku melduje się Szymon Nowacki. Na trzech z tyłu obrońców decyduje się zagrać teraz trener zespołu gości, no ale faktycznie nie ma nic do stracenia, więc trzeba tutaj się otworzyć i trzeba zaryzykować. Przedłuża tutaj Czech, natomiast znów Szymandera. Dybin, już tam jest Forszpaniak, jest kółeczko, jest z powrotem do Szymandery. Forszpaniak. Dobrze, teraz pograli sobie Kamil Szymandera, ma miejsce do strzału, jeszcze chciał tam do Forszpaniaka. Jeszcze Kamil Szymandera odzyskuje tą piłkę, jeszcze się zastawia, jeszcze. Teraz Władysław Dybin ładnie poprawia do Forszpaniaka, ten z powrotem do Dybina, ależ to koronkowo wyglądało, chyba nawet aż za koronkowo, ale dobrze, teraz utrzymujemy się przy piłce. Krzysztof Fajszewski, to on łamie do środka, wiemy, że potrafi uderzyć, ale teraz... Nie wyszło do zagrania, ale jeszcze złapie tą piłkę Mrotek. Tak też się dzieje. Przed pole karne do Szymandery. Kamil Szymandera. Jest w polu karnym już Kamil Szymandera. Bawi się teraz troszkę tutaj, ośmieszając wręcz zawodników. I teraz ładnie, teraz do Dawida Forszpaniaka, ale powędrowała chorągiewka w górę na spalonym nasz dzisiejszy napadzior. Ależ naprawdę Kamil dostał jeszcze takiego wiatru w żagle. To był naprawdę dobry mecz jego, a tym asystą na 3-1 to naprawdę czadu. I właśnie Kamil Szymandera, chyba zawodnik dzisiejszego spotkania, mimo że nie zdobył bramki, to rządził i dzielił w środku pola i to on, przypomnę, wypracował gola numer 3. Tymek Barwiński wchodzi na boisko. Prowadzimy 3-1, no i sędzia pozwolił sobie na taką zmianę, żeby i ten młody Rybin piłkarz mógł się obrać. Dobrze, teraz Lasko walczył o tą piłkę. Brawo, Chwaliszewski. Patryk Muras teraz wyprzedzony tutaj i od autu za chwilę warciarzem. Osiemdziesiąta siódma minuta spotkania. Porok teraz nogi zawodnika gości. Za chwilę raz jeszcze z autu Krzysztof Chwaliszewski. Dawid
Hoczpania. Dobrze, teraz dla Dywin. Znów do Muras, ależ my to pamiętamy tuż przed paru minut. Patryk Muras. Wycofanie, tak. Do Vlada, Vlad. Do środka jest Dawid Forszpaniak. Decyduje się na uderzenie. Nie wypluł tym razem piłki. Rozmus, a szkoda, bo był tam już Tymek. Daleko, daleko teraz jeszcze grają goście. Przepraszam, ależ mi się myli cały czas gospodarze, myśląc o gościach, bo przecież to pierwsza taka transmisja w Śremie, stąd też moje zaskoczenie. Muras. Teraz to on. Trochę za daleko ta piłka mu odskoczyła, przerwał to skutecznie Śmiatacz. Trzeba uważać, bo jest tutaj na lewym skrzydle zagrożenie. Miękkie dośrodkowanie na pozycji spalonej tam. Natomiast było aż stąd, wydaje się, że to chyba Jasiu Rojek. Proszę Państwa, powoli spotkanie dobiega końca. Przypomnę ci jeden dla zespołu Warty. A ja chciałbym zaprosić Państwa na kolejne takie spotkanie. Minuta. 3-1. 8 października o godzinie 16:00. A gości będziemy zespół Krobiankę Krowi. Serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Już dzisiaj nowych przepisów. Było nas jak najwięcej, a przynosi to na pewno efekty, bo jak to się mówi, bez kibiców nie ma gry. Następną sobotę 1 października zespół będzie wyjeżdża do Orła Mroczy, niezwykle groźny przeciwnik. W tej chwili jest wiceliderem tabeli. Bardzo ładny powrót teraz. Korbiana Mrocka odzyskuje futbolówkę. Koperski. Mrotek, że teraz szanujemy piłkę, szanujemy czas, ładnie teraz samego końca minął dobry przerzut, jest tutaj Muras, opanuje piłkę na pewno nasz Malierzowiec do tyłu, jest Lat z pierwszej piłki, zdecydował się Władysław Dybin na uderzenie, czujnie jednak Damian Rozum. Już grają goście, już Rojek. Jeszcze będzie daleko za chwilę zagranie tam na Mendaka, tak to się dzieje, ale Adam Kopernik.